pewno nie było to tak ładne i widowiskowe spotkanie jak 3 dni temu rozgrywane z Przebojem w Wolbrom. No ale jeżeli się przegrywa 5-3 w inauguracji, to są inne cele. Naszym celem dzisiaj było zdobycie w jaki sposób 3 punktów. I udało nam się, z czego się niezmiernie cieszę, że w końcu zdobyliśmy pierwsze punkty w trzeciej lidze. I mam nadzieję, że to będzie dobry prognostyk przed następnymi zbliżającymi się meczami. Na pewno mecz bardzo trudny, bo drużyna Chłupnika była wymagającym rywalem, która prezentowała techniczny futbol. To zawsze tak było, że krakowskie drużyny prezentowały się dobrze technicznie, no i to zostało potwierdzone, no ale udało nam się zneutralizować tą najgroźniejszą broń drużyny z Nowej Huty i dowieść 3 punkty do końca. Z czego, tak jak mówię, gratuluję zawodnikom, jestem niezmiernie szczęśliwy. Nie, no na pewno gra nie wyglądała lepiej, bo zdecydowanie bardziej widowiskowo graliśmy w niedzielę. No, to chyba wszyscy o tym, którzy obejrzeli 2 mecze, wiedzą. Ale tak jak mówiłem, dzisiaj nie zależało nam na efektywności, tylko na efektywności. Musieliśmy zdobyć 3 punkty, żeby gdzieś na samym początku rozgrywek nie popaść w jakiś dołek psychiczny. Ja powiedziałem zawodnikom, że nie interesuje mnie dzisiaj styl, interesuje mnie zdobyć punktowa. Udało się ją osiągnąć. Obydwa zespoły grały zdyscyplinowanie taktycznie i myślę, że no niestety na tym poziomie rozgrywkowych już ta dyscyplina taktyczna w drużynach musi być, bo jeżeli nie, to potem są takie mecze jak niedzielne, że pada 8 bramek, a równie dobrze mogło paść zdecydowanie więcej. Nie uszczegliśmy się oczywiście błędu w ustawieniu przy tej bramce, ale no, było bardzo mało czasu na poprawienie czegoś, bo raptem 2 dni treningowe. Staraliśmy się z obrońcami popracować. No i wydaje mi się, że przez te 2 dni coś tam drgnęło, coś tam się polepszyło i mam nadzieję, że to będzie jakieś tam słoneczko w tunelu, że ta nasza gra w defensywie z meczu na mecz będzie coraz lepiej wyglądać. Ale ja sobie zdawałem z tego sprawę, że drużyna Chłupnika będzie zdecydowanie trudniejszym rywalem do pokonania niż drużyna z Wolbromia. Nic nie ujmując drużynie z Wolbromia, no to jego ich gra w defensywie no, wyglądała katastrofalnie, tak i nasza. Tak, tyle, że w przodzie byli skuteczniejsi niż my. I ja to zapowiadałem zawodnikom, że nie sądzę, żebyśmy się spotkali jeszcze z jakąś drużyną, która tak niefrasobliwie gra w defensywie jak drużyna Wolbromia w tym meczu akurat, bo no tak. może w innych meczach zdecydowanie poprawi tą grę.